Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bolo i w dzisiejszym odcinku pokażę wam Rainbow Six Siege. Jest to gra z serii Tom Clancy od firmy Ubisoft, także myślałem, że no nie ma czego się spodziewać po Ubisoftie, po ostatnich, jeżeli się popatrzymy na ostatnie części Assassin's Creed'a, ale jednak no powiem wam, że gra jest naprawdę zarąbista. Jeżeli jesteście fanem Counter Strike'a albo po prostu go lubicie, nawet Source'a 1.6, nieważne, strzelanki. I do tego jeszcze lubicie gry taktyczne, no to jest to gra dla was, bo naprawdę ta gra ociekasz tym takim, nie wiem jakby to nazwać, nawet takim, no wiecie, taktyką. Ta gra jest po prostu taktyczna. To nie jest tak, że wbiegacie, robicie rozróbę i na razie koniec. Tutaj się liczy taktyka w tej grze. Także, no, jeżeli bardziej podoba się wam Call of Duty, jak się gra w Call of Duty, że biegniecie na Rambo i strzelacie do wszystkich dookoła i cały team ich rozwalacie w jednym przyciskiem, to tak z grubsza, tak mówiąc, na czym polega Call of Duty, oczywiście nie obrażając fanów Call of Duty, no to raczej nie spodoba wam się ta gra. Tutaj głównie taktyka. Także dobra, teraz wam pokażę tutaj główne takie menu. Tu oczywiście standardowo play, to zaraz wytłumaczę, tu sklep, a tego nie trzeba tłumaczyć, live, tutaj można sobie oglądać chyba, mecze tutaj można oglądać. Tutaj jest taki jakby tutorial, żeby się zapoznać z grą, tutaj oczywiście multiplayer, klikamy, casual, ranked, ja akurat rankeda nie mogę grać, bo tutaj trzeba mieć clearance level 20, czyli 20 razy przejść misję i wygrać. Także to jeszcze nie dla mnie. Terrorist Hunt. Tego jeszcze nie obczajałem, ale z tego co tu jest napisane, to można stworzyć team 5 albo zagrać samemu przeciwko komputerom. I tutaj się, jakby to nazwać, poluje się tutaj na terrorystów. Tutaj oczywiście takie te tutoriale, jakiś klub, no i exit. Dobra, pokażę wam jak się tutaj gra w tą grę. Czasami długo szuka graczy, ale wydaje mi się, że to są po prostu błędy serwerów, bo zazwyczaj czekam tam około 20 sekund, także... Aha, no i po każdym wygranym meczu dostajemy takie coś tutaj, co macie. To są punkty Renown. Z tego co mi się wydaje, to znaczy, że jesteśmy... To robimy się... Znaczy, stajemy się bardziej znani jakby tej społeczności, tych terrorystów, nie wiem, antyterrorystów, coś takiego, nie wiem jakby to wytłumaczyć. Dobra, to jest tutaj, wybieramy sobie postać. Ja tu mam wszystkie te zablokowane, bo to są właśnie te operatory, które trzeba sobie odlokować. Ale to wam powiem potem. Czyli wchodzimy tutaj, wybieramy sobie jakiś tam, możemy sobie wybrać SAS, FBI, SWAT, jakiś GIGN, nie wiem, nie znam, specnaz to z Rosji i... tu niemieckie. Ja sobie wezmę FBI SWAT. Tutaj sobie wybrałem broń. Muszę się pośpieszyć. Dobra, niech tak będzie. Yeah, I do. Hello, man. Okay, nice. Hello. No właśnie, podstawą tej gry to jest komunikacja w drużynie. Także zalecam granie w tą grę z mikrofonem, bo naprawdę bardzo się przydaje. O, pierwsze co, to jak jesteśmy antyterrorystami, to zaczynamy właśnie takim jakby taką maszynką i musimy odnaleźć bombę. Bombę albo zakładnicę, nie wiem czy zakładnicy są w tej grze, bo grałem naprawdę dosłownie chwilę przed tym materiałem, także nie wiem za dużo. No właśnie, trzeba tutaj po prostu znaleźć ten nasz objective, który będziemy starali się wykonać oczywiście. Tego łazika oczywiście można odstrzelić bardzo łatwo, jednym strzałem dosłownie i tracimy widoczność. Widzieliście. Ale już mniej więcej wiemy, gdzie może być objective, skoro oni tam biegali. Dobra, zaczynamy oczywiście w naszym spawn pointie takim jakby i biegniemy wykonać nasz objective. Podstawą tej gry to jest tutaj... trzymanie się razem. Trzeba naprawdę działać w drużynie. Także my tutaj próbujemy sobie... Wejdziemy chyba tym oknem. Tutaj kolega nam... O, jak widzimy. Dobra, ja się tam nie będę płachał. Bardzo łatwo zginąć w tej grze. Dosłownie jeden strzał w głowę i cię nie ma. Let's go everybody inside. Gra ma naprawdę niezłą grafikę i wszystko jest takie realistyczne, można powiedzieć. Oj, lag. Aha. Czyli nasz dosa, dobra. Rzucam granata. Ach! Ale dostał. Dobra, muszę... Idę pomóc swojemu. Dobra, pomogłem mu. Jakoś się udało. Dobra, idziemy. No i przeciwnicy mogą słyszeć nasze kroki, co też jest... No, nie pomaga nam, ale pomaga im, ale jest no super sprawa, bo to wszystko jest takie jakby realistyczne, no. Naprawdę, polecam gierę, jest zarąbista. Okay guys, let's go downstairs. Come on. It's in the basement, I told you. Dobra, musimy zejść do piwnicy. You've been spotted. Ktoś mnie chyba zauważył. Aha, kamerka. Guys, destroy the cameras. Jest tam. Właśnie, jak zginiecie, to możecie się respawn... Nie, znaczy nie respawnujecie się, tylko zaczynacie w takiej jakby kamerce. I tą kamerką możecie pomagać swojej drużynie. Mówiąc na przykład, gdzie jest przeciwnik. Na czacie, pisząc, albo po prostu mówiąc przez mikrofon. Także to też jest fajna sprawa. Jak, znaczy jak zginiecie, to nie znaczy, że już jesteście bezużyteczni, bo nadal możecie się przydać swojej drużynie. Tutaj kolega widać wykonał piękny rzut granatem. Wszyscy oberwaliśmy. Guys, let's go downstairs. What you're doing? Yeah, basement, guys, go, go, go. No i tutaj gra jest oczywiście na czas. Także musimy się teraz pośpieszyć. Okay guys, let's go. Let's go. Smoke is out. Watch out to the left. Watch out to the left, guys. On the left, on the left. Wait, wait, wait. I will craft the truck. Okay, let's go. Let's go. Wait, wait a second. Wait a second, man. Hostile activity. Dobra, może dam radę. Aj! Dostałem, ale było blisko. No, był wielki chaos. Był chaos. Nikt nie wiedział, gdzie iść, co robić. Także... No widzicie, trzeba być skupionym i komunikacja w drużynie to jest podstawa. Go man, you have him on the right, on the right, on the right, on the right. He should be on the right. 5 seconds remaining. Go! Wlazł w jakąś minę najwidoczniej. Chociaż nie, chyba wlazł w minę, coś takiego. No, w bombę. No także, no ten gość akurat wiedział co robi. Się zabarykadował i... Udało mu się przeżyć. No ale widzieliście, był dosyć wielki chaos. Także... No gra jest szybka. Nie można powiedzieć, że jest wolna. Nie jest tak, że... No znaczy to zależy już od teamu raczej, ale... Bo jeżeli bronisz... Teraz będziemy my bronili. To też zobaczyli to z innej perspektywy. Także zobaczycie to z innej perspektywy. Kurde, ten gość mi przeszkadza tutaj. Dobra. O, teraz my będziemy bronili naszego punktu tutaj. No, ja mam tutaj... Możemy barykady stawiać. Tutaj, o, tutaj można barykady postawić. Ja mam tam... Nie mam tego operatora, także ci operatorzy mają lepsze rzeczy. Na przykład jak ulepszone. O, takie coś. Przez to jest się ciężej przebić. O! To był akurat ten gościu. They know where we are. No i ci teraz wiedzą akurat, gdzie my teraz będziemy bronili naszego punktu, także... Mogą tutaj wejść. O, tędy, dobra. Ja tu podłożę na moją minę. I postaram się nie zginąć. Bo jest tu dosyć duży chaos, jak oni wjeżdżają. No i... O, z tej strony już łażą. Chyba, że to nasz. Tak, to nasz. Tutaj albo to był mój strzał, albo to kogoś był strzał, bo odpadły deski z okna. O, ktoś wchodzi? Nie, myślałem. Trochę głupio, że siedzimy w trójkę w jednym pokoju. Także dobra, ja zmienię miejsce położenia. To był... Dobra, dostał. O, tutaj jakiś chyba ten, pod napięciem. Yeah, they are upstairs. Będą pewnie się próbowali tutaj frontem bić. Tędy nie wejdą, tędy mogą jeszcze wejść. Także widzicie... Możemy sobie kamerki tutaj, o, zniszczyli nam wszystkie kamerki. Oj! Kurde. No, zrąbałem. Zrobiłem mi to ostro, przyjąłem granata prosto na twarz. Nie, nie, są kamerki. Jeden na schodach. Tak jest po nas, no gary większość. O, z Polakami gramy akurat. Siemanko. A więc Polacy. No ja tak. Damy radę wygrać, spokojnie, następna runda jest nasza. Chociaż jeszcze nie przegraliście. Mamy matematyczne szanse. No słabo to widzę. Może dadzą radę, ale nie spodziewałbym się raczej. Jak widzicie, tu oczywiście też możemy... O ja! O ja! Ale zrąbał. No było blisko. No jak widzieliście, kolega miał troszkę zeza. Jakby miał lepszego cela, to by go zabił i byśmy grali. No ale dobra. Jeszcze raz. Moim zdaniem tutaj smoki mi się bardziej przydadzą. Ja lubię grać smokami. Czyli smok, rzucasz smoka i wjazd. Dobra, ostatnia runda. Albo nie. Zagramy ten meczyk do końca i... Bolo, nie wybierasz operatora żadnego? No bo ja właśnie nie mam. Dopiero zacząłem. O. To te filmiki trzeba sobie obejrzeć. No, pewnie. Dobra, teraz musimy oczywiście tutaj z nami znaleźć... O, tutaj jest jakieś... O, zobaczcie. Jedź! Nie będzie piwnica, no przejdziesz do góry. Dobra, jak teraz nie ma jakiejś tam bariery językowej pomiędzy nami, to powinno nam teoretycznie iść lepiej. Ale zobaczymy. Mają jakiś zakłócacz u góry. No, mieli jakiś zakłócacz maszyn u góry. A damy radę od dachu wejść? Dobra, jak teraz nie ma bariery językowej pomiędzy nami, to powinniśmy teoretycznie lepiej grać. Ale zobaczymy, jak tam to pójdzie. Teraz jak przegramy, to przegrywamy rundę. Dobra, to dawajcie, idziemy dachem wszyscy, czy jak? Chyba rozpędzać się pojedziemy. No, jest tam. Ja rzucę granata, co? Czekaj. Tam jest objective, uważam. Dobra, poszedł. Dobra, ja pójdę do góry jeszcze. Dzikiego nie róbcie. Ej, poczekaj, crazy boy. Wait a second. On jest tutaj za zasłoną, centralnie, ale wydaje mi się, że jak się pokażesz, to cię od razu odstrzeli. Prawie to zrobię. Dobra, jeszcze trochę i leży, mi się wydaje, wiesz? Dobra, dałem smoka, wjeżdżamy? Nie mam gdzie zamontować tych moich granat. Tam jest jeden, uważam. Ale jeden dostał i... Ale piękna akcja, widzieliście? Dwóch naraz. Dobra, co teraz? Mielona, idziesz? Po lewej mi jest gości, uważaj. Po mojej lewej. Kurde! Jest tam. Może wjedziemy na dwa od razu. Obydwoje, co? Wchodzisz? Dobra, dałem smoka, możemy wjeżdżać. Piękna akcja, panowie, pięknie. Ale, no, teraz nam poszło, aż jestem sam z siebie dumny. Trzech dałem radę wybić. Piękna akcja, no i widzicie, komunikacja była i od razu lepiej. No i brawo. Gierka jest naprawdę... A jak jeszcze z kumplami byście grali, to naprawdę... O, jest jeszcze lepsza. Okay, so I will place my best right at the beginning, so pick them up. Dobra. Zostały nam albo jedna przegrana, albo dwie wygrane. Także zobaczymy, czy dam radę. Ostatnio gościu tutaj wygrał jakimś cudem, bo tutaj wbiegł. Także... Dobra, damy tutaj. Najlepiej by było, jakbyśmy te tutaj... Tutaj rozłożymy sobie drut kolczasty. Tutaj nie ma po co barykodować. Tutaj jeździł ten samochodzik, widziałem? A, on tutaj jakiś armor położył. Dobra. Kurwa, nie zauważyłem. Dobra, weź obczaj kamerkami, może nam powiesz, z której strony będą szli. A ja chciałem od razu ubiec. O nie, słabo to poszło, słabo to widzę. Teraz nie wiem, z której strony wjeżdżają, z tej? Dobra, z tej strony oni idą. Nad wami jest jeden. Przebić się nie przebiją, to jest jeden. Tutaj fleszami rzucają wszystkim. Drona mają gdzieś. Na pierwszym jakby pusto. Schody na drugim czy... Dobra, nie wychylajcie, bo wyjdziecie i przegramy. Nie damy rady już tego. Crazy boy, stay in position. Chyba idzie tędy. Chyba na dachu są. Tak mi się wydaje, z tego co słyszę. No patrzcie, akurat mój telefon zaczął. O ja! Dostał! Dostał, dostał. Dobra, jeszcze jeden. Dobra, wyszło epicko, kurde. Dobra, damy radę, damy radę. Trochę na takim spontanie, ale... Pięknie nam wyszło, pięknie. No, ale kurde, jak zaczął strzelać... Taki spontan. Zrąbali. Zrąbali akcję, ci powiem, bo zaczęli do ciebie strzelać przez ścianę, a tam... No, oni... No i oni tam dwoje wstali. Możecie za mną, za cholerę nie rozwalą. Po prostu ich zesprejowałem i jakoś się udało. Akurat przeładowywali, jak strzelali do ciebie. Znaczy oczywiście potem, nie? Dobra, ostatnia runda. Tego montania to można nieźle wejść. Jak widzicie, na spontanie no, też dosyć dużo akcji wychodzi, ale jak się jednak dogra tą współpracę, jest o wiele lepiej. O, lećmy poza tym buildem. 8-2, proszę, jakie staty. W Counter Strike'u nawet takich nie mam. Dobra mam, jest. A, ściągnął mnie, myślałem, że nie zauważy. Dobra, powinno być pójść łatwo. Bo loty masz te ładunki wyważające. Ja? Nie? Nie. Ja mam smoka. To będzie trochę... Cześć, od garażu wejdziemy. Nie no, możemy okna wybić za wszystkim. Stąd tepy, tu ich nie było. Ej, dobra, im powinniśmy dać współpracować samym, nie? A my tego powinniśmy się trzymać razem, bo hop. Właśnie, chodźcie razem, chodźcie razem. Mielona dostał. Dobra, chodźcie do budynku zamka. Myślałem, że go zabiłem. No dobra, idę tam przy mnie. Dołącz tam. A, to medyk. Rozwalcie medyka, co to jest. Dawaj po cichu. Ej, oni w ogóle nie zabezpieczyli, wbijam. Kasę to wypadł. A nie, sorry, to jest nim. Dobra, chwila, weźmy czas, mamy dużo. Wilda, come upstairs, come upstairs. Dobra, tutaj wbijam. Crazy boy, come upstairs, man. Jest jeden. Gdzie, bijemy tędy? Na razie ponawiam ataki, nie? Coś im tam naprawdę porobiłem, jeden dostał. Dobra, to co? Schodzimy na dół? Nie mamy innego wyboru. Masz granaty. Mam smoki 3. To rzucam jednego smoka i biegniemy tutaj na lewo do pokoju, co? A masz odłamka? Odłamka mam, jednego. To go trzymaj na razie. Nie możemy go trzymać. Dawaj. Show us with the drone, where they are. Dobra, idziemy tędy? Dobra, on ogarnia trochę. Otwiera. Open. Rzucam odłamka. Teraz to oni są. Czekaj, daję smoke'a i wchodzimy, co? Jeszcze jednego. Jo, dawaj. Dobra, zginął. Dobra, ja pójdę od drugiej. To idź tamtędy, ja wejdę tędy. Tylko musimy razem wejść. Wadzisz? Dobra, dawaj. Kurde. Nie, słabo to wyszło. Dobra, jest remis. Jak remis? Nie, przegraliśmy. Ale było dobrze. Było bardzo dobrze, dzięki za... No, dzięki za gierę, dzięki. No, jak widzicie, słabo nam wyszła ta współpraca tutaj na końcu, bo się tutaj dobrze obstawili chłopaki. Jeden z naszych niestety nie chciał współpracować i poszedł sam. No i widzicie, czym się kończy gra samemu. Także... No znowu się przejęzyczył. Mam nadzieję, że wam się podobał filmik. Jak tak, to dajcie suba. No i zapraszam do oglądania moich następnych filmików. Na razie, trzymajcie się, cześć!